Melania uciekła z mieszkania Janka po kłótni z chłopakiem. Niespodziewanie na Kazimierzu wpada na jego brata. Nie ma co zrobić ze swoim życiem i szukać dymu. Przedstaw się koleżance, proszę bardzo. Zaraz. Co ty myślisz, że ja ci tak po prostu pozwolę odejść? Zostaw mnie, nie mamy o czym rozmawiać. Tak? Czemu się wtrącasz? A może ty jesteś zazdrosna, że puknąłem twoją przyjaciółkę, co? Zaraz. Rozmawiamy, spokojnie. Jesteśmy Daj rodziną, spokój, nie? Daj mi nie jesteś moją rodziną. Jak to nie? A co się tutaj dzieje? Mokowska, zostaw nas. To jest brat Janka. O, i już cię nie lubi? Słuchaj, kolego, wcale ci się nie dziwię. Widzę, że już cała wasza rodzina zdążyła się poznać na tej głupiej kredycie. Ej, ale może koleżko bez takich? Bez jakich? Należy no, Jezu, nie szerzy, zostaw jej się. Takiego no, trzeba szybać krótko. No, ale nie tak krótko, żebyś ten dystans łapami załatwiał, tak? Jak chcesz, to ja mogę wezwać policję. Tak? I co im powiesz? Że puknąłem twoją przyjaciółkę? Mnie aresztują, 10 lat dostanę. Nie, powiem, że mnie napadłeś. Mam świadków. No, dokładnie, więc spadaj stąd. Chcę, żeby wiedziała, gdzie jest jej miejsce. Tym to już ja się zajmę, tak? A ty spadaj stąd, bo faktycznie wezmiemy policję. Widzę, że obydwie jesteście siebie warte. Do mojej matki sobie jeszcze zadzwońcie. Idiotki. Dzięki. Zapomnij, Srela, mnie tutaj nie było.